Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Żeńcy Wielkopolscy realizuje projekt pod nazwą Festiwal Kultury Ludowej Ignysiowy Laur 2020. W najbliższym czasie, to jest 19 i 20 września tego roku, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Kasprowicza w Nietążkowie odbędą się warsztaty dla młodych muzyków kapel dudziarskich oraz konkurs tradycyjnej muzyki dudziarskiej. Z kolei w niedzielne popołudnie 20 września od godziny 14 do 17 laureaci konkursu oraz zaproszone zespoły folklorystyczne i kapele ludowe wystąpią w Amfiteatrze Centrum Kultury w Śmiglu podczas koncertu Ignysiowy Laur 2020. Występom będą towarzyszyły pokazy budowy dud i kozłów, układania czepków tiulowych i haftu na tiulu. Projekt zakończą warsztaty folkloru biskupiańskiego, które odbędą się w październiku tego roku. Miłośnicy kultury ludowej, którzy przyjdą na koncert Ignysiowy Laur 2020, muszą pamiętać, że podczas imprezy będzie obowiązywało noszenie maseczek, rejestracja, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu. Zadanie jest dofinansowane z Narodowego Centrum Kultury z programu Etnopolska 2020 oraz jest współfinansowane z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego. Współorganizatorami festiwalu są Zespół Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Kasprowicza w Nietążkowie i Centrum Kultury w Śmiglu.